Panie i panowie, długo wyczekiwany pojedynek legendarnych zawodników, takich można powiedzieć trochę arcywrogów. Jeden drugiego zapewne jakoś mocno nie uwielbia. W górnym prawym rogu Mateusz Geralt Budziak z drużyny Exxon. Oczywiście polski Protos, a jego rywalem jest Blaj. Blaj, ukraiński zerk. O kurczę, który w dodatku zaczynał od jakiegoś extractor trika. No Blaj to jest człowiek, przed którym proxy hacze nie mają żadnych tajemnic. Widzę, że Geralt robi już specjalny zwiat, żeby taką wczesną dronę wykryć, ale Blaj IQ200 jeszcze bardziej jedzie tą droną od lewej strony, tak żeby nie dało się wykryć jego zamiarów. No i w dodatku sam tutaj jeszcze haczerkę postawi. To jest ciężka wersja, moim zdaniem, do skontrowania. Chyba ta najcięższa. Ale czas nam pokaże, jak zareaguje Polak, jak zareaguje Blaj. Czy teraz próba pojedzie do naturala? No taki jest plan. Ajajaj, ale to ma Blaj wszystko doskonale wyliczone, no. Jeszcze bez Overlorda zagrał. Kurczę, to jest jednak człowiek niemożliwy. Jak tak patrzę na to, jak on się zachowuje, jak on gra. Skandal. Skandal i reklamacja. Ale dobra. Trochę rzeczy było trenowanych. Wierzę, że Geralt się pozbiera, że da sobie radę. No i skontruje jakoś zachowanie Blaja. Blaj naprawdę ma dziwne otwarcie. Zobaczcie, że on cały czas nie robi Overlorda. Teraz zrobi pewnie jednego. A nie, teraz jeszcze dron. Jakie to jest dziwne. Bez Overlorda. No Overlord Gaming tutaj. Więc to jest wszystko jakieś takie nietypowe, ale interesujące. Czy Geralt wyciągnie swoje proby do obrony? Chyba nie, nie tym razem. Woli zagrać zelotę jednego i może drugiego. To jest chyba taka hacza, która się kończy, ale ja nie wiem, bo Blaj różne rzeczy robi. Raz kończy, raz nie kończy tej haczy. Tutaj wszystko jest do jego dyspozycji. Ulala, ukończył. No nie wiem, czy liczył na to Geralt. Ale stało się to, co się stało. Widzę, że jeszcze kolejnego pylona zagrał. No póki co robi Geralt co może. Myślę, że jego reakcje są prawidłowe. Powinien dalej robić probę. O właśnie, robi probki, dobrze. No i całkiem szybko zniknie haczerka. O nie, no nie mówcie, że coś u mnie. Oho, o dobra, to łysy. Dobra, to oficjalny stream. Więc chyba nawet, no nie wiem, czy będzie musiał wyjść z gry, czy nie. Geralt już dwie kropki nienawiści postawił, no bo tutaj wiadomo, było przygotowanie, a tu jakieś lagi. Zaczyna się mikrowanko. Fajnie, fajnie, dobrze. Zeloty teraz powinny wybiec chyba już na mapę, ale zobaczymy, jakie będzie zachowanie polskiego zawodnika. Ciężko czasami tak, wiecie, zaimprowizować. To jest jeszcze jedna larwa, którą mam nadzieję, że Geralt czym prędzej rozwali. No, larwy nie należy tak ignorować, chyba. Jeszcze z tego zerglingi wyjdą. No właśnie, teraz się jeszcze zawracam. I widzę, że adeptki zostają w bazie, natomiast zeloty wybiegają, żeby skontrować potencjalną trzecią bazę Blaja, więc póki co wszystko powiedziałbym, że w miarę zgodnie z planem. Do tego Voidray, bo przecież Blaj mógł równie dobrze zagrać jakieś roucze tajemnicze. Jest też prawidłowy pylon. No jest dobrze. I też kolejna adeptka, żeby zatrzymać potencjalne kolejne zerglingi Blaja. W końcu Nexus, upragniony. Powinien zostać postawiony. Halo? Nexus? No nie, no Geralt. Dlaczego nie postawił jeszcze tego Nexusa? O, i proba pada. To są fatalne opóźnienia. Zerglingi też się tutaj oczywiście pojawiają. No i kontratak też za bardzo niczego nie bije, no bo co niby miałoby być? Dobra, no szkoda tego opóźnienia na Nexusie. Ajajaj, to jest ciężki początek. Bardzo ciężki początek. Ryzykuje trochę Geralt, wchodząc tak głęboko, ale chyba nawet musi, bo przecież wyłączenie wydobycia przeciwnika jest ważną sprawą. Już ma zerglingi z prędkością Blaj. Dobre przejście adeptek, bardzo dobre przejście adeptek, bo będzie miało miejsce. Byle drony padały, byle te adeptki też były sprytnie ustawione między... O, tak, 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 no lepiej bym tego nie zrobił. Dobrze, zobaczcie, że na długo dezaktywował wydobycie Ukraińca. Teraz może jeszcze wróci do naturala, no ale tu już dyskusyjna sprawa, czy to było tego warte, czy nie. Myślę, że w porządku, bo chyba i tak adeptki by nie uciekły, ewentualnie... A, tak, trzeba by było zużyć Recola, którego pewnie Geralt zużywać nie chciał. Oracle. Oracle chyba musi wrócić i pomóc w obronie przed zerglingami, chociaż
Geralt zauważył, że Blaine nie ma wieżyczki w pierwszej bazie, dlatego pewnie tutaj zmierza. Wycofuje się za to Voidray. Tam za chwilę będzie też Geralt się... O, dobrze, bronić u siebie. Jeszcze jedną? Nie, już nie, bo... Uwagę, o, świetnie. To właśnie dokładnie było to, co musiał zrobić Polak, czyli zrobić budynek, ale jednocześnie wycofać się adeptką. Dwa punkty życia ma adeptka, czyli tyle, ile... No, w zasadzie, no i każda jednostka by tę adeptkę na jedno uderzenie zniszczyła. Ciekawy scenariusz, prawda? No tak... Braj bez trzeciej, robi Lera. Podobna liczba jednostek zbierających jest w obu obozach. Geralt robi Robo. No i przechodzi w Twilight i Forge'a. Dobrze, teraz to się już wszystko zaczyna powolutku stabilizować. Myślę, że nawet Chronobus na proby byłby wskazany w obu Nexusach. Ciekawe, czy to teraz Geralt zrobi. Bo to wiecie, Protosi myślą podobnie. Więc zaraz może tak być. No i podliczmy też straty. 6 dronek, 2 Overlordy. Co? Oracle stracił. O kurczę, no to szkoda. Przed chwilą była stracona widocznie Oracle, ale ja się tak wpatruję w te Nexusy. Kolejne adeptki przyzywa Geralt, żeby postawić trzecią bazę czym prędzej, bo to będzie już 6 minuta, czyli no nie za szybko. A Blaj chyba myśli o mutalickach dwubazowych, ewentualnie o Smorhostach. To jeszcze nie jest do końca zdeterminowane. Ulala, dobra. To nie są mutaliski. To są Smorhosty. Geralt za chwilę zajmie kolejną bazę. Mapa do Smorhostów nie jest zła. Dobrze, znowu trzecią bazę skasował Polak. I teraz trochę zwiadu, trochę zwiadu. Ja mam nadzieję, że on poleci w lewo. Ajajaj, jednak nie leci, nie leci. Teraz dobije jedną, drugą dronę. Trzecią nawet. Zaczerpnąć informacji. Tylko tyle i aż tyle musi Geralt. Już na pewno wzbudziło w nim to wszystko podejrzenia. Świetne dojście do drona, ale się Blaj zamyślił. No i teraz przejdź do pierwszej bazy. Tak jest. Doskonale. Patrz, ile tych dronek pada. Coś pięknego. No i teraz informacja. Jest informacja, jest Infestation Kit zauważony. To nie oznacza, że łatwo będzie się bronić. Ale, no pięknie. Blaj nie ma tak dużo kasy przez te straty w dronach. I oczywiście kolejne gateway'e są dostawiane. Po Immortalu pewnie zobaczymy Prisma. No i teraz Geralt oczywiście będzie się rozdzielać na milion stron, na milion kawałków. Jeszcze rozwalił Changelinga na wypadek, gdyby był Nidus zbudowany. Zrobił troszeczkę zelotów Polak. Czemu tu nie ma adeptki w przejściu? Już są proby prześladowane, ale dobra, Oracle jest na miejscu. Bateria również pomoże. Trzy bazy ma Protoss. Zerg jedynie dwie. Niby dobrze, niby solidnie. Ale cały czas jak zwykle jest ta pewna niepewność. W ogóle Blaj cały czas nie robi Smorhostu. Widać, uznał, że jeszcze może nie ma zaopatrzenia. Tak, bo Overlordu są potrzebne. No i teraz niech wygląda już bardzo pewnie gra Polaka. Nidus zagrany. Trzeba się bronić. Geralt o tym wie, dlatego tak rozdziela swoich zelotów między te wszystkie miejsca. Dlatego ten Voidray patroluje. Dlatego jest Oracle z lewej strony. Tutaj jeszcze jeden High Templar by się przydał. Akurat supply blocka złapał Geralt. Nie takiego tragicznego, bo i tak zanim będzie nalot Blaja, to jeszcze chwila minie. Podobają mi się te zeloty. Myślę, że powinien tutaj rozdzielić tutaj jednego, tu drugiego, tu trzeciego może. Tak żeby, bo chodzi o to, żeby oczywiście zauważyć, gdzie jest Nidus grany. Już Blaj rozdziela zerglingi właśnie, żeby gdzieś go zagrać. Tu jest też nie najgorsza miejscówka na Nidusa, pewnie dlatego Voidray czyha. Nie no, kompozycyjnie wygląda pięknie Geralt, ekonomicznie też. Jest bateria, jest wszystko, tutaj też jest jedna bateria. Może jakiś kanon w tym miejscu. Ale w sumie to nie ma problemu. Świetnie, pierwszy Nidus zatrzymany. Im dłużej opóźni pierwszą falę Geralt, tym lepiej. Może zapuścić żurawie do trzeciej bazy i zobaczyć brak wydobycia. Cały czas jest świetnie. Geralt wychodzi z atakiem. O kurczę, to będzie... To jest chyba druzgocące uderzenie. Nie ma obrony za bardzo Blaj. Ja wiem, że trochę roczy Ravagerów, królowe, no ale co to może? To nic nie może. Trzeba pomóc sobie lokustami. Jeszcze jeden Smorhost z prawej strony chyba zostanie złapany. Nie, jednak transfuzja go ratuje. No i w słusznym momencie Geralt robi odwrót, chociaż... Nie, on tak... Aj, bo tym jednym Archonem zaczął się wycofywać. Chyba chce ściągnąć trzecią bazę przeciwnikowi. Jest jeszcze warping do pierwszej bazy. Widać agresję. Geralt się czuje na tyle swobodnie, że właśnie takie manewry może robić, ale niestety trochę późno warpizma zabiera. Czy przeżyje? No, będzie blisko. Ach, niestety. Nie poszło, ale trzecia baza rozwalona. Czy Geralt wie o tym, gdzie jest kolejny Nidus? Bo tu dalej może być... No, spore zagrożenie lokustowe. O, dobrze. Doskonale. Już zlokalizował. Teraz pewnie kolejny Nidus będzie z prawej. Już nawet Geralt to wyczuwa.
No i tylko nędzne kilka lokustów wyfrunia. O, jeszcze w dodatku większość wylądowała. Także cały czas jest dobrze, bardzo dobrze. Tutaj Nesh też mam nadzieję, że podniesie jakiegoś Ravagera, żeby jak najmniej jednostek Glaya uciekło. Ani jedna fala lokustów nie uderzyła w Geralta. Polak stawia asymilatory. Wszystko mam wrażenie, że jednak trochę wolno się rozwija po stronie polskiej. Na szczęście Blay wcale nie jest specjalnie lepszy. Oho. No i to jest pewna niepewność. Gdzie polecą lokusty? Czy Geralt zdąży odpowiedzieć? Oj, do pierwszej bazy. Tu nie ma akurat żadnej baterii. Proby też mogą ucierpieć. Może teraz wszystko rzucić w szaleńczym kontrataku na drugą stronę mapy. A może jednak recall? O, dobra, poleciał Warpin. Myślę, że dobrze to się zakończy. Nie powinien paść Nexus. Tak, doskonale, doskonale. W zasadzie ten nalot lokustów w pewnym sensie nic nie zrobił. Chociaż proby powinny wrócić, no, tak jest szybciej do wydobycia. Jeszcze mamy problem z asymilatorem. Teraz wszystko już koryguje Geralt. No i Blinkstalkery. Tak samo skontrował Geralt Denvera w swoim meczu dreamhackowym. W meczu otwarcia dla tych zawodników. Trzeba po prostu trochę Blinkstalkerów. Gdzie teraz będzie kolejny Nidus? Obaj się zastanawiają. O, my już wiemy. Geralt niestety jest... No kawałek, kawałek, kawałek. Ajajaj. Nie może tego dostrzec. Zaloty są fajnie, aktywnie. Wow, 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 okej. Okay. Brakowało jednego uderzenia. O, zauważył, zauważył Immortalem. O, super, bo to jest właśnie Immortal. On szybko niszczy takie budynki. Większy limit Polaka. No wystarczy wydać pieniądze, zaatakować i chyba będzie po wszystkim, a może już nawet nie trzeba wydawać. Blay całą grę był na nędznych dwóch bazach. Znowu mu się kończy trzecia. No nie no, Blay takiej gry chyba nie ma prawa zwyciężyć. Nie sądzę. Nie musi się chyba wycofywać Geralt, ale w sumie to czego nie zrobi, chyba będzie okej. Okay. Kolejny Nidus po lewej stronie. Zeloty widzę, że patrolują i szukają, gdzie teraz chce go wyrzucić Ukrainiec. No dobra, najgorzej to jak tam dwa gateway'e padną, to nic dużego. Jeszcze plus dwa się skończy. Same dobre wieści dla Geralta. Tak jak mówię, byleby wydał teraz resztkę pieniędzy i powinien już pchać. Ta część jednostek powinna już tylko atakować. Mam nadzieję, że w końcu wskoczy. Jeszcze robi Storma i robi czwartą bazę. No tak Geralt mówił, że prawdopodobnie będzie się kampić, ale myślę, że no tutaj może zrobić jakiś wyjątek. Czasami jedna fala może naprawdę krzywdę zrobić i po co dawać szansę Ukraińcowi. Ale też może nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo do przodu jest Geralt. Znowu poszukiwania tego Nidusa. Templar na patrolu. To nie jest chyba najlepiej wyekwipowana jednostka do niszczenia Nidusów, no ale powiedzmy, że pomoże w walce z lokustami, o ile Storm się w ogóle skończy na czas. Kolejny Nidus z lewej strony. Geralt świetnie, trzeba przyznać, że kontroluje mapę. O, i teraz widać kolejną falę. Jakby jeden z Rota tu stał, to może by wymusił lądowanie lokustów i wtedy wszystko znowu poszłoby na zmarnowanie. Czy będzie recall? No bo to nie można lekceważyć takiej fali. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. No, jest bardzo okej. Okay. Nie wiem, czemu super bateria od razu poszła. I 10 probek straconych. Czy będzie błąd? Nie będzie błędu, dobrze. No ale jednak, 10 probek to 10 probek. Oczywiście cały czas Geralt prowadzi. Cały czas ma bardzo dużo pieniędzy. Nie wiem, czy to tak dla własnego komfortu zrobił. Ale no już bardziej zielone światło nie będzie. Już Geralt musi atakować, naprawdę. Jeszcze Storm się doekwipował. Dopcha resztę limitu stalkerami. To się musi udać. Mam wrażenie, jakby miał połowę armii Geralt, to też by się przebił. No nie no, wchodzimy, wchodzimy, bez jaj. Może boi się w takie wąskie przejście wchodzić. Jakaś klaustrofobia protoska. No, śmiało, śmiało, śmiało. Może jeszcze jakiś warping stalkerów. Jeszcze widzę, że zakolejkował jednego Immortala Geralt. No gra bardzo spokojnie. Szanuję. Byleby tylko nie przeczekał momentu, bo zaraz Blay będzie mu taliskować chyba. Oczywiście cały czas bardzo biedny jest Blay, także już bardziej nie może. O, można poszerzyć wejście niszcząc skałki, to się zgadza. No nie, no znowu granice Europy otwarte to przejście. No tak być nie może. No dobra, już chyba do końca będzie atakować Polak. Kolejne ładne kule wystrzeliwuje Blay. No niestety niektóre z nich trafiają. Cały czas te zerglingi tutaj męczyły. 18 probek rozwalonych i tutaj w tej bazie też dwójka zerglingów troszeczkę pohasała.
podatny trochę na te kontrataki jest Polak. O, kolejny Nidus. Aj, fajnie, może by się udało to złapać jakoś. Zwłaszcza jakby rozwalił kolejnego Nidusa. No, tego z prawej, tak, Nidusa. I będzie już uwięziony Blaj. Sporą częścią swoich Swarmhostów. No tak, może trochę też na psychikę chce, wiesz, super bateria nawet nie pomogła Immortalowi. No wiadomo, że Locusty mają spory DPS, sporo obrażeń. Dobrze, ta haczerka też pęknie. No jest dobrze, no wygrywa. Cały czas wygrywa i się cały czas stresuje, że coś gdzieś mocno nie wypali. No bo jednak bardzo bliskie te liczby zbieraczy. Ale Blaj już za bardzo nie ma skąd zbierać. No i widzę, że jak to w prawie każdym pojedynku Blaja i teraz też się musiały pojawić mutaliski. Bez nich to Blaj nie byłby sobą. No nic, do przodu. A jednak Stalkery woli zawrócić się Geralt. Żeby się tu bronić. Ja nie wiem, według mnie to jeden warping by wystarczył, a nie cofanie całego wojska. Ale on akurat woli taki bardzo defensywny, jak widać, patent. Blaj za to wysyła wszystko na kontrę. O, ładny blink, świetny blink, żeby... Oj, nawet Blaj nie patrzył, więc stracił ciut więcej. No i GG, bo już widział, że na obu frontach przegrywa. Trzeba przyznać, że już bardziej wyczekać się Geralt tej gry nie mógł. Ale może i dobrze, niech bierze pewne zwycięstwo w garść, a nie rzuca czasami monetą. Dobra, GG, let's go. Druga mapa to Jagannatha. Największa chyba możliwa mapa. Blaj w dolnym lewym rogu, Geralt w górnym prawym. A ja widzę, że Ukrainiec zmienił strategię. Nie będzie chyba grać haczerki w naturalu Geralta, bo by chyba już wcześniej leciała drona. No, proszę. Blaj ze standardowym otwarciu. Ze standardowym otwarciem. No dobra, cierpliwości, bo oczywiście początek jest w miarę taki standardowy, zwłaszcza jak na Blaja. Geralt znowu wysłał swojego zwiadowcę bardziej lewą stroną, tak jakby trochę po wojaku, ale to oczywiście tak trochę antyblajowo. No bo tak jak wiecie, Ukrainiec lubi właśnie takie dziwne haczerki budować. Geralt pewnie już ma jakąś dziwną myśl w głowie, bo co jest? Zwykła hacza? Zwykły ekstraktor? Zwykły spawnik pool? Nie tak miało być, miało być same proxy hacze. A jednak, też tak może zagrać. Dobrze. No, wszystko wygląda do bólu zwyczajnie. Myślę, że to akurat jest dość pożądany przez Mateusza scenariusz. Chociaż wiecie, czasami człowiek tak się zastanawia w pewnym spektrum nad taktykami przeciwnika, że nie zakłada, że może coś w ogóle innego się pojawić. Czyli standard play nie jest człowiekiem zbyt zwyczajnym. Ciekawe, jaką taktykę też wybierze Geralt, bo mapa wielka. No myślę, że raczej coś ze Stargate'em. Bo też ogólnie chyba tak najlepiej grać na Blaja, który jest wielkim fanem mutalisków. No i chyba się bym tutaj najbardziej spodziewał. O, Denver prowadzi z Hellraiserem 1-0, proszę. Ja się spodziewałem, szczerze mówiąc, zwycięstwa ukraińskiego Protossa Hellraisera, ale może jeszcze będzie co innego. To też, jak widzimy, psy na mapie. Ej, kurczę, tu są zerglingi. No dobra, adeptka zostanie w bazie, Geralt jest gotowy. Widać, że nawet chyba myślał o tym, żeby zamknąć wejście do siebie, no ale nic go tutaj specjalnie nie stresuje. Może za chwileczkę to zrobi. Początek od Voidreya. Blaj nawet nie wbiega, a faktycznie mogłoby mu się udać. No ale też na dobrą sprawę, jak są adeptki w bazie, to co on by tutaj zdziałał? No i lecimy z Gatewayem. No dobry początek. Solidny, pewny. Ale i też taki, w którym ciężko cokolwiek zrobić Blajowi, no bo jak zaczynamy o Voidreya, no to nie ma Oracle'a, tylko Oracle może tam dalej latać. No zauważył teraz tego Overlorda. Geralt powinien po niego oczywiście polecieć Voidem. Od tego jest Voidrey. Co teraz? No spokojnie. Podoba mi się to ukrycie dwóch adeptek w sumie.
A, Geralt zrobił takie wyjście, żeby może Blight to zauważył, naprodukował lingów i tyle. No, ale nie przesadził z liczbą lingów Blight w sumie. O, i teraz ten jeden Zergling namolny. Ale postawi ich Nexusa chyba. Aj, nie, bo Blight ładnie mi kryje. Więc prawie. Ale o, później nie było znikome. Tak, to jest góra kilka sekund, więc bardzo ładnie. Jak robiliśmy pewne analizy, pewne przymiarki z Geraltem, to właśnie najbardziej mu zwracałem uwagę, żeby tę trzecią bazę jak najszybciej stawiał, żeby nie dał się zaskoczyć. O, i teraz troszeczkę adepki są nieperfekcyjnie ustawione. O, teraz ta jedna już dość bezpiecznie, więc jest dobrze. Najważniejsze, że nie została skasowana trzecia baza. To mnie bardzo optymistycznie nastawia. Lecimy w dalszy etap rozgrywki. Blightowi marzy się wbiegnięcie do przeciwnika. Blight widać, że zaznaczył i zauważył, że jest Robo Facility. Bardzo ostro dronuje Ukrainiec i trzeba przyznać, że nawet nieźle mu to idzie. Teraz będzie mieć 55 robotników. Niektórych przeznacza na budynki, dlatego znikają. No, jest agresja. Dobrze. Fajnie, jeszcze Overlorda może ściągnąć. Jeszcze jedna królowa jest zagrożona, chociaż kolejne są zbyt blisko. Ważne, żeby nie tracić Oracle. Oj, dobił królową. No brawo. O, wow, to było super. Wyliczone. Obie Oracle. Czerwone punkty życia. Jeszcze Overlord tutaj zginął. No, świetny nalot Geralta. Zauważcie, że Blight teraz ma pełnego supply bloka. Zanim zrobi kolejną jednostkę, to trzeba od zera zrobić 3 Overlordy. Także widać, że Blightowi się nie wiedzie. No i o to chodzi. Taki był plan. Tak tutaj wspólnie z Matizem to wymyśliliśmy. No ale zanim będzie sukces, trzeba jeszcze poczekać. No niestety, ale mogą się cały czas jakieś dziwne błędy przydarzyć. Najbardziej się boję, że Zerglingi wbiegną. Kurczę, ale Blight jest aktywny lingami. 4-5 probek łącznie zniszczonych. No i się wydronował, i to całkiem dobrze się wydronował Blight. Jak na niego to aż zaskakujące. No nie wiem, to się może udać? Znaczy może. O, wow, to się udało. Super. Tylko dwie Oracle. A jest potencjał. No i jeszcze do tego królową chce ustrzelić Geralt. To się może udać, to się musi udać. Aj, ale jedna Oracle nie miała energii. Ajajajajajajajajaj, na lewo, na prawo, no. Recall czy nie recall? Jeszcze jest kilka adeptek. Powinien tego recalla chyba użyć. No ale to taka też właśnie. O nie, chyba wleci w spora. A nie, dobra, 2 HP, przeżyła. Szczęśliwa Oracle. Jeszcze 3 drony, dobra. To są takie dziwne akcje. Akurat tutaj myślę, że wyszło nie najgorzej. Oho, i Blight jak to Blight. W ogóle ten nalot Geralt też zrobił dlatego, żeby zrobić zwiad i żeby zobaczyć, czy jest właśnie Spire zagrany. Dopiero teraz go Ukrainiec sprytnie postawił po tym, jak już poleciał do siebie Geralt. I to jest też niepokojące. No ale dobra, idźmy dalej. Są Archony, są Zeloty. No i będzie chyba robić timing Geralt. Z szarżą. Wow. Odkłada pieniądze Blight. Znaczy przed chwilą odkładał, teraz już chyba przestanie. Bo jest, no, ciekawe wyjście. Szarża idealnie się oczywiście dokończy. No nie. No czemu? Czemu warum? Jak to mawiają Niemcy. Mój Boże. Okej, okay, no. Nie wiem, czy bym tym wbijał. Nie wygląda to najlepiej. Tak jakby się tutaj trochę to wszystko pogubiło. Stoi odważnie Geralt. Czas na warpin pewnie kolejnych Archonów. No, albo po prostu się wycofa, bo już nastraszył przeciwnika. Najgorsze, że w ponad dalej jest to niestrzeżone wejście. Znowu pewnie tam wbiegnie Blight. No dobra, może zostać jeszcze kampa. Jako wybór Geralta. Są dwa te Stargate'y. Geralt chyba na ślepo kontruje tego Spire. Bo to jest prawie, że pewniaczek, że będą mu taliski, jak się gra z Blightem. Ale trzeba by na pewno. Bo w sumie to tutaj też szybciej asymilatory powinny być trochę zajęte w czwartej bazie. Chociaż nie brakuje w sumie, nie, przepraszam, jednak nie brakuje tego surowca Geraltowi. A więc może jednak faktycznie nie. No dobra, gramy makro. No ja jestem w szoku, że Blight zrobił w jakiejkolwiek grze w StarCraftie 2 w 2020 roku ponad 80 dronek. To nie jest jego domena.
Geralt teraz to zobaczył, też pewnie tak spojrzał, że coś jest inaczej. Okej, okay, koruptory robi Blaj. Ciekawy wybór. Bo bez mutalisków, koruptory. Tak jakby się bał kolosów jakiś, albo nie wiem czego. No ważne, żeby nie tracił, to Oracle jest ważna przez całą grę. Zeloci chyba zostali zauważeni z lewej strony. No i czy Blaj ma koruptory? Tak, ma koruptory niestety. Wszystko jest w miarę przemyślane, w miarę przygotowane. Najgorsze jest to, że teraz koruptory złapią... O, wow, nie złapią. No ba, super, szybka reakcja Geralta. Jedno uderzenie. No dobra, w Bajlando. O, i teraz szybko Archony staną. Ta... No, no, ale, ale, no, 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 nie. Chciałem zablokować i nie poszło. O mój Boże. No dobra. Znaczy, to nie jest aż tak tragiczne na tym etapie gry, ale no, jednak trochę tak. Karamba. Czas może dodać trochę stalkerów i zaatakować przeciwnika. Blaj się aż oblizał pewnie po tym wybuchu, bo to naprawdę świetne otwarcie, świetne rozpoczęcie. Tu jest jeszcze trochę koruptorów z lewej strony, ale stalkery się nimi zajmą i nie ma problemu. Tu jest jeszcze dobry warpin, żeby zatrzymać Bejny. Dobra, trzyma, siedzi. Póki co siedzi, Blaj myśli o Broodlordach. Jeszcze obserwer złapany z prawej strony. No jeżeli chodzi o taki bardzo długi scenariusz, o Geralta się za bardzo nie boję, bo wiem, że on z najlepszymi nawet potrafi takie gry grać. Ale to zawsze turniej, zawsze stres, zawsze nerwy. No i te 17 probek na dobry początek. 33 łącznie stracił Geralt. W sumie łączne straty są u Blaja większe. Ale chodzi o przewagę w wydobyciu. Tutaj ma oczywiście Blaj. No ale to, że Blaj ma jednostki, to nie znaczy, że ich dobrze użyje, bo dlatego on pewnie gra często te krótkie, dziwne gry. Proxy, hacze, cuda na kiju, bo czuje się niepewnie. Wspominałem też właśnie o tych kanonach Geraltowi, żeby tutaj nie oszczędzał. Nawet więcej bym ich tutaj z chęcią zobaczył, bo to naprawdę są spore bandy roachy i innych jednostek. No ale jak nie kanony, to przynajmniej stalkery tutaj są zostawione i też jest dobrze. Czemu on atakuje własnego kanona? No to taka, prawda, taktyczna strata osłony na kanonie. Ale nic złego się nie wydarzy. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Może troszeczkę nerwowo. Ale przecież kompozycję robi taką Mateusz, jaką chce, taką, jaką sobie wymarzył. No i zaczyna się. To jest coś pięknego. To jest to. Długa gra Geralta z Zergiem. Wczoraj albo przedwczoraj, to było wczoraj raczej, w ESL Open Cupie, Geralt grał coś takiego na Vanie, zresztą też na mapie Jagannatha. No i to było pięknych chyba ponad 30 minut. Ale w końcu zatriumfował Polak. Pamiętam, że tej bazy po prawej stronie nie mógł zająć, a próbował chyba z 3 czy 4 razy. Aż się tutaj... dalej twardo, bez przej... Nie, no Geralt, proszę cię. Nie, no tak nie może być, no. Ile to już razy w ciągu jednej gry? No ja albo kanony, albo baterie, albo coś w przejściu, no nie wiem, no. No bo to takie śmiechy, chichy, a 13 probek pęka. I znowu się powtórzę, że to nie jest aż tak ważne na tym etapie gry już, bo można je po pierwsze szybko odbudować, a po drugie no to i tak ma ten limit, i tak ma te zaplecze. No ale szkoda takich błędów. O, dobry kontratak, w dobrym momencie całkiem, aczkolwiek zerglingi, jak widzimy, szybko dobiegają. Ciekawe, czy Ricola użyje? Nie, okej. Okay. No myślę, że za zerglingi to jest, nie jest zła wymiana. O kurcze, co? Zeloty wygrały tę bitwę? Okej. Okay. No to jak widać... Nie są cracklingi. A, bo nie było też tego ulepszenia. No, no, no. Blaj widzę, że kolejne spajny będzie budować. To jest nie najgorsza armia Blaja, ale też nie, na pewno nie taka niebezpieczna. O, zaczyna się karieru. Ale gdzie jest plus 2? Gdzie jest plus 2, ja się pytam. Czemu tak długo czekamy z tym ulepszeniem? O, i teraz Revelation. Albo i bez Revelation póki co. Tak, to jest dość dobre odsłonięcie, bo widać Inwestora, widać Vipera, no i Koruptory. A wiadomo, że obok tuż będą Broodlordy również. Ulala, dobry Fangal. No jakby poprawiły Ravagery, to dopiero katastrofa gotowa. O kurczę, Blaj chyba zamierza z tym wojować. No, musi się cofać Geralt i strzelać w przeciwnika. No dobrze, dobra decyzja. Jeszcze oczywiście bardzo fajny kontratak, znakomity powiedziałbym nawet kontratak.
Bo co z tego, że Geralt straci jakąś tam piątą bazę? Protoss może na 3 i 4 robić naprawdę przez długi czas jednostki. A tutaj pęka kluczowa technologia. Bardzo wolne Broodlordy próbują powrócić. Tak samo reszta jednostek. No, niech rozwali coś ważnego. Albo Greater Spire, albo Hive'a. Bo takie byle atakowanie to też nie do końca musi go przybliżać do wygranej. Szkoda, że może nie wycelował lepiej. Nawet Infestation Pit w sumie byłoby dobrym celem. O, tu jeszcze była jakaś mała zaczepka z Broodlordami. Ciekawe, czy jakieś padły. Nie, żaden Broodlord póki co nie zginął. Geralt żyje, gra dalej. Bardzo mnie cieszy, że Blight nie robi żadnych ulepszeń do jednostek powietrznych, bo jak Geralt zrobi chociażby plus 2, to już będzie gigantyczna sprawa. Kariery po prostu spowodują, że Zerg wyparuje. O, i to jest już, ja nie wiem, ja muszę chyba stoper jakiś specjalny, czy inny. Jakiś licznik ręczny, nie wiem jak to się zwie. Stoper to chyba nie. Żeby policzyć, ile razy te zerglingi tutaj wbiegły. Po prostu przesadam. Jeszcze stracił Stargate'a. No i Fleet Beacon chyba też straci. Nie, no nie, nie, nie. Tak nie może być, bo to go hamuje. To go naprawdę spowalnia, to boli. Oho. No ale walka, walka! Boże, ten... Jak dobrze, że Ravagery nie strzeliły we wszystkie High Templary, ale i tak nie jest zbyt dobrze. O mój Boże. No to nie jest tak dobrze grany late game, jak wiem, że Geralt potrafi go zagrać. On dalej nie zostawi tu jednostki w przejściu, jestem przekonany. Mój Boże, okej. Okay. Nexus, to nie był najlepszy Nexus do Mothership, ale akurat pewnie tak przypadkiem się zbudował, bo to Protoss nigdy, prawie nigdy nie wybiera, w którym konkretnym się zrobi Mothership. Ale to jest przydatna jednostka, ale chyba nie najważniejsza. Blight podchodzi bliżej. Nie zamierza się póki co oddalać. Raczej widzi szansę na zadawanie kolejnych celnych ciosów. Dobrze, chyba pierwszy Broodlord zaraz pęknie. No, widać, że się troszeczkę obawia Polak tej walki. No, przede wszystkim zerglingi mu zniszczyły zaplecze. I trolne co, on ma jednego Stargate'a, dwa Stargate'y. To niewiele. O mój Boże, i on teraz już nie ma za dużo minerałów. Świetnie przechwycony Void Ray przez Blight'a. No i to wszystko będzie teraz oplute przez koruptory. To konkretna kompozycja ukraińskiego zerga. W sumie to nie wiem, czy nie lepiej byłoby robić jakieś archony z tymi, ze stalkerami. O, spore zamieszanie. Korrosywy niestety cały czas bolą. Oberwał karier, jeszcze było zatrucie użyte. Czy jakiś kontratak kolejny? Tak, jest w dolnym prawym rogu. Niestety Blight ma cały czas dużo kasy. Ohoho, stormy, musi ich dużo używać Geralt. O, słuszny feedback na Vipera. Tutaj też mamy kilku zlotów po lewej stronie. O nie, bardzo ważna baza zostanie nawet zniszczona. No wycofuje się cały czas Geralt, bo oczywiście nie ma co się kopać z koniem. Leciutki impas, zawieszenie się obu graczy, czy walczyć, czy nie walczyć. Ja bym chyba po prostu spamował archony do głównej kompozycji na miejscu Geralta, bo kontrataki kontratakami, no ale on po prostu musi w końcu wygrać z tym całym wojskiem przeciwnika, a zrobi to jedynie jak pokona koruptory i to najlepiej jeszcze szybko. No i Blight robi chyba najlepszą rzecz, jaką może, czyli po prostu się wycofuje. Jak się wycofa, zrobi miliard spajnów, sporów. To na pewno zaleje masą Geralta. No ale trzeba powoli eskortować Broodlordy, bo one nie są najszybszą jednostką w rozgrywce. No i znowu świetne wejście z Zerglingu w górny lewy róg. No mi brakowało trochę właśnie... Najbardziej mam wrażenie, że te zerglingi tutaj wyjaśniły i produkcję, i było za dużo zamieszania przez nie. No po prostu wpuszczanie lingów do bazy. Wiele rzeczy było bardzo dobrych, ale ta jedna za dużo zrobiła.
Geralt dodaje Archony. Nie ma jednak takiej dużej produkcji. No i znowu dużo probek popęka. A trzeba będzie zaraz wszystkim zaatakować, bo to już się naprawdę źle to kończy. O, w Stargate'cie też mamy Tempesta, może go skasować Geralt i odzyskać na przykład minerały i gaz. Chyba, że chce go zbudować za chwilę. Jeszcze zakopał Zerglingi Bly. No to się aktywował. Kurczę, Bly nawet sobie przypomniał o ulepszeniach do jednostek powietrznych. Czy Geralt rozwalił coś swojego teraz, czy mi się wydawało? Archona? Nie, nie wiem. Nie zwróciłem uwagi. No ale tak, no trochę troll, trochę... No moim zdaniem to już na tym etapie powinna być dla Geralta wygrana gra. Znaczy no nie na tym, w którym teraz jesteśmy, ale te 6, 7, 8 minut temu late game na Blaya, to powinien spokojnie Geralt wygrywać. No, niestety, ale Fangale wyjaśniły w tym momencie High Templary. No i to by było na tyle. Chociaż Archony, no tak jak mówię, jeszcze mogą pomóc z korupterami, tylko... Aha, no właśnie, Blaze zwycięża. I mamy 1-1. No i ruszamy. Dolnym prawym Geralt, w górnym lewym Blaze. Zawodnicy mają po jednym punkcie i teraz będzie oczywiście decydująca mapa, decydujące starcie. Napisz mu o niewpuszczaniu lingów. Napisałem, ale... Ja już wielu osobom pisałem o niewpuszczaniu lingów i jakoś tak cały czas jest to z pewnym oporem napotykane. Ja nie wiem, czy oni używają hotkaya do całej armii czasami, czy o co chodzi. Nie wiem. Dziwne. Wydaje się, że wystarczy ustawić adeptkę na komendzie stop, czy innego stalkera. Lepiej zloty, nie? I to już, ale... Jednak. No to naprawdę, ta poprzednia mapa, to ja czuję, jakbym ja przegrał, a nie ten Geralt. Taka fatalna sprawa. O, jak szybko trzy hacze postawił Bly. Może będzie zmierzać do czegoś podobnego. Ale właśnie, z Blayem to nigdy nie wiadomo. Niby poekspował, niby pohaczował. To już w ogóle na tej trzeciej mapie można było podejrzewać, że raczej nie zrobi hatchery bloka po tym, jak wyszła mu taka w miarę czysta gra makro. Po prostu. No trzeba jakoś te nerwy opanować i zagrać, bo to naprawdę... Wystarczyło po prostu, no robić te kariery, ulepszenia i... I raczej by siadło bez problemu. Ewentualnie jakaś tam inna metoda. No było kilka istotnych błędów i dlatego nie poszło. No ale świetne kontrataki zlotowe oczywiście miały miejsce. Były rzeczy, które oczywiście bardzo dobrze robił Geralt. No ale kilka takich, że aż nie wierzę. Co widzę. Ciekawe, czy Blaze zrobi coś zaskakującego typu Nidus albo jakieś inne coś. Coś takiego, wiecie. Może jakiś Mass Hydra szybkie. 7 razy Zerglingi były wpuszczone, czy to jest rekord? Nie wiem. Dobra, Voidray rusza na mapę. Powinien się zająć tym Overlordem na górze. A jednak sprawdzę najpierw, czy nie ma żadnego na dole. Geralt nie widzi tego? Aha, może to tak specjalnie gra.
Może tak być, że specjalnie leci do przeciwnika, żeby złapać tego czy tego Overlorda, bo jeżeli jeżeli ubiłby tego Overlorda pierwszego, to wtedy Bligh by schował te dwa kolejne, a tak to może ubije trzy zamiast właśnie jednego. No, jest potencjał w tym. O, świetny cancel z Shade'a, dobrze. No i teraz, szansa na jeszcze jednego Overlorda. Mam nadzieję, że Geralt podleci. Świetnie, no. To jest bardzo dobre. Bardzo mi się to podoba. Trzy Overlordy zamiast jednego. Szybka trzecia baza. Oracle została, no, no kochany, no. Tak, jak to było omawiane. Jakby był w tym jakiś inżynierski dotyk. Dobra, idźmy dalej bez właśnie takich problemów. Roboforge Twilight. No jakbym Tobiasa widział też. Showtime'a znaczy. Dużo zerglingów całkiem produkuje Bligh. Osobiście nie wiem do końca dlaczego. A, bo on się pewnie boi tego Adept Pusha z Oracle. No, w sumie mógłby tak Geralt zagrać. Takie małe wyjście. Żeby wymusić... Tak, to jest takie wyjście, które wymusza więcej zerglingów. A po to się wymusza zerglingi, żeby zerg nie zrobił tak szybko dronek. No i faktycznie, na tej mapie minimalnie później ma Bligh te 50 ponad dron. No jest tak. Co dalej? Jest Lair gotowy, dwa ekstraktory. Jakoś tak późno mam wrażenie, że robi niektóre rzeczy Bligh. I tutaj ponowny cancel i albo recall, albo wycofanie. To już zależy, jak chce zagrać Geralt. O, wow. Adeptki chyba nie zostały odkryte. To jest całkiem zabawne. Jeszcze jakby zatrzymały czwartą bazę. To by była komedia. To się może zdarzyć. To się może zdarzyć, no. Ajajaj, jednak nie. No dobra, niech bije. Ciekawe, czy jakby Oracle pomogła, to czy by siadło, ale Oracle akurat nie ma energii. Zerglingi powracają. A, jeszcze ładna blokada Bligha, ale... Ale no, ładnie. I teraz może trochę wyklika dronek. Chyba bez recola już. Tak jest. No, ciekawe to było. Nie powiem, że nie. Jeszcze Voidray się zakręcił. No dobra, to co tutaj robi Geralt mi się wszystko w sumie do tej pory nawet podoba. Byleby nie stracił Voida, bo jednak to jest cenna, ważna jednostka jeszcze przez dłuższą chwilę. No i typowy Bligh robi Spire. Zaczyna już jego budowę. Dobry warpin. Dzięki temu trudniejszy dostęp do probek powoduje, że tylko jedna padła. Szybciej z gazu powinien eksploatować, teraz pewnie to zrobi. O, i super, udało się rzucić Revelation na tego, na Spire. No to teraz mam nadzieję, że poleci jakaś fajna reakcja, chyba że timing push zdąży przed Spire zrobić. Może tak. To już zależy, jak mu się to wszystko poukładało, ale widzę, że jest kanon. Dobrze, będzie chyba pushować. To się może zakończyć rychłym zwycięstwem polskiego zawodnika. Widzę, że... Nie wiem, co mam powiedzieć, jak widzę te zerglingi wbiegające do Geralta. Naprawdę nie wiem. A więc Zbigniew kiedyś coś powiedział. Ale skupmy się na ataku. Skupmy się na tym, że Geralt może już teraz wygra to spotkanie i nie będzie mordęgi z mutaliskami. Widzę, że czwarta baza została tutaj też całkiem ciekawie, w pewnym sensie odblokowana, bo wydobyte zostały minerały, no ale Geralt bez problemu ją niszczy. Fajny scenariusz, bo naprawdę jest tak, że że Bligh nie ma czwartej bazy, a zerg bez czwartej bazy nie jest za mocny. To jest chyba drugie wejście zerglingów. Ja przemilczę już. Ja po prostu wezmę i przemilczę. Nie no, to zaczyna wyglądać troszeczkę jak ta pierwsza mapa, którą Geralt pięknie wręcz wygrał. Czyli po prostu Bligh wyrzuca jednostki. No tak, no to też można tak powiedzieć, że to nie jest takie fatalne, że te lingi wbiegają, bo to ostatecznie jest 6 probek, a jednak trochę lingów pada też. To nie tak za darmo. Za darmo to tylko ser w pławce na mysza i też pewnie nie zawsze. Dobra, lecimy. Robi podwójne Feniksy Geralt w obawie przed no, mutaliskami, które jednak się nie pokazują. Pewną tajemnicą
jest tutaj wybór Blaja, ale uznał, że Roach, Ravager, Bane. Co ciekawe, Grat mógłby ponowić swojego pusha, bo też nie ma szybkości do Bane'ów. Ciekawe to wszystko, że też chyba Ukrainiec nie gra najlepiej, na szczęście. Chyba liczba runbajów, czy tam wbiegnięć zerglingów będzie dwucyfrowa w tym całym pojedynku, bo znowu... Here we go again. O, ale dobry Warpin. Ej, to jest dobry Legeralta w sumie. Nie, na serio, dobre. Tu jest kanon, no jest kanon. Nie, to dobre, to nawet dobrze. Geralt powoduje, że wpuszczanie zerglingów nagle jest właściwą zagrywką. Pogchamp. Dobrze. No nie no, teraz trochę probek może paść od tych lingów. Oho, 11, 14, no to nawet nie takie trochę... A, bo tu Bane'y były. Tu była jakaś przerwa? Nawet nie wiem, one może od góry wjechały, nie wiem, ale no to zabolało i to zabolało bardzo mocno. Ja myślę, że Geralt może już próbować jakiegoś ataku. Ma niezłą kompozycję. Ma też trochę Feniksów i wbrew pozorom one tutaj też się mogą przydać do podnoszenia Ravagerów. Byleby... Ja nie wiem, czy on ma jeden hotkey na to wszystko? Chyba tak, ale dobrze, zeloty trochę są na bok wycofywane. Znowu kontratak górą. Dobrze. Oj, to no to już niedobrze. Tak nie może zelotami się zachowywać. O, dobrze, dobrze, dobrze. Wymikrował względnie. Co? Tu jest tylko jeden high temper? O, wow, okej, to za mało. To wie... Co, nie ma Storma? To nie powinien tak atakować. To jeszcze kilka Feniksów straconych. No ale przytrzymał Blaja długą chwilę. I dopiero teraz ma Blaj czwartą bazę w momencie, jak on sam ją zajmuje. Czekamy na kolejny runbuy i wejście z zerglingów, bo dalej... Wejście otwarte. No i widzę, że przechodzimy w Fleet Beacon. No dobra, długa gra. Teraz się musi udać. Teraz nie, lepiej teraz gra Geralt niż tę poprzednią mapę. Aczkolwiek no są cały czas pewne niedociągnięcia. O nie, no. Stań, stań. A, nie. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Ale, no, ale tak szczerze mówiąc, no nie, zapomniał kanona odbudować. No to niedobrze. Matko bosko, protosko, co ja widzę? Co ja właśnie obserwuję? Więcej probek, Geralt, więcej probek, bo tylko 55. Bieda aż piszczy. O, dobrze, Geralt, Blaj nie strzelał Ravagerami w Warprisma, dlatego przeżył. Zrobił jednego mutaliska, to jest ciekawe. Takie zaczepne wręcz. Gdzie jest ta obrona? Gdzie są te archony? Gdzie są te kanony? Znowu Blaj robi koruptory. Znowu scenariusz będzie podobny. No ja się boję. O, widzi teraz te Bane'y Geralt. Czemu one nie wchodzą? Nie wiem, ale to dobrze, że nie wchodzą. To dalej nie ma jednostki, jakby co. 100% przebiegniętych. No dobra, daj fajnie przestawił stale. Co? Jest przejście? Aha. To nie fajnie. To jednak nie fajnie. 17 robotników rozwalonych. Moim zdaniem teraz jest najlepszy moment, żeby zaatakować, no ale to jest niesamowicie ciężkie do wyczucia. Praktycznie nie da się tego chyba wyczuć z perspektywy Geralta. No i też podejrzewam, że przyjął postawę takiego pancernika Polak. Okej, okay, proby jadą do trzeciej. Po raz... no już co najmniej... O co? Co? Ja! Zrobił to! Jest jednostka! Doskonale! No nie, no widzę, że wracają instynkty protoskie. No nic mnie chyba tak... Nie podjarało dziś jak ten Stalker. Mój, bo... Oho. No to niedobrze. Dobra, Geralt, błagam cię, już puszuj do końca. Jest wielka, jest wielka armia. Blaj teraz bardzo długi czas się dozbrajał. Wydaje się, że już naprawdę lepszego momentu nie będzie. Nawet z Broodlordami chyba da się jakoś tutaj ugrać. Proby i też proby, proszę. Dobrze, robi proby. O, nie mogę, nie wierzę. Te niektóre chwile. O, dobrze, uniknął. Dobrze, Stormy, Stormy. Na to wszystko. Czy kokony zostaną rozwalone przez Storma? Tak, tak, jest. Udało się. Nie wierzę. Boże, ile to
czasami losowości musi zaistnieć. Jakby 5 metrów w lewy, z lewej strony Blaj to zrobił, to by się tak pięknie nie skończyło. Dobra. Co za ulga. Co za parada błędów. Ja myślę, że w nagrodę za zwycięstwo na tej mapie Geralt powinien tak z 30 km przebiec. Jezuniu. No dobra, Broodlordy zepchną te jednostki, ale no Blaj nie może na dwóch bazach siedzieć, także to trzeba wycofać, wszystko trzeba wycofać. Te pesty w sumie na górę mogłyby już iść i bić do Broodlordy. No teraz, no nie, no tego już nie skasztani, no umówmy się, już tutaj byle kto chyba wie, jak trzeba zagrać, a już na pewno Geralt jak wie zagrać. Dobra, powiedzmy. Nie wiem, czy należy się chwalić tym, że doradzałem i pomagałem Geraltowi w przygotowaniu. Nie wiem, czy Matis chce też, żeby go wymienić, ale tak, była w tym nasza ręka. Ale my mówiliśmy, żeby jednak lingi mu nie wbiegały. Nie no, brawo. Brawo, Mateusz, jest zwycięstwo. Się spociłem. Nie wiem, czy z nerwów, czy z radości. Boże, Geralt XD napisał milion razy i inne określenia. Geralt pisze, że upłaciły się kastowy z Serralem. Oczywiście mówi to z przekąsem, z takim, wiecie, z takim żartem, że no mówi, że jest bardzo słabo zagrał, no i chyba wielu by się zgodziło, ale na szczęście wystarczająco na Blaja. Oj Boże. No bo ja się czuję, jak ja bym sam grał. Ile probek padło, może nie sprawdzajmy. I tak już jestem poza grą, ale myślę, że spokojnie ponad 80, tak. Pewnie setka by była też. Dobra, GG.